Dzień Konstytucji 3 maja bytowscy włodarze i mieszkańcy uczcili przemarszem z dziedzińca zamkowego do kościoła świętej Katarzyny, gdzie została odprawiona msza święta w tej intencji. Z okazji 222. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji 3 maja z Placu Zamkowego do Kościoła Świętej Katarzyny przemaszerowały reprezentacje licznych zakładów pracy i instytucji z pocztami sztandarowymi. Na czele pochodu orkiestra dęta Bytowskiego Centrum Kultury pod batutą pana Jana Steca.
i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dzisiaj tu gromadzi nas Jezus Chrystus, Syn Boży i Jego Najświętsza Matka, Najświętsza Maria Panna, która od wielu już wieków jest też obrana jako Królowa Polski. Przynosimy dzisiaj przed tron Boży wszystkie nasze sprawy, te sprawy radosne i bolesne, nasze sukcesy i porażki, prosząc ją, aby tak pokierowała naszymi działaniami, by wszystko szło w jednym kierunku, w kierunku coraz większej miłości Boga i człowieka. I ten porządek ziemski, i ten porządek niebieski mają być z sobą jakby razem, wspólnie, bo przecież poprzez ziemię dążymy do nieba. Wyrażamy naszą wdzięczność Bogu, że pozwala nam gromadzić się w takiej sytuacji pokoju, pewnego bezpieczeństwa, ale też prosząc, by wszyscy Polacy mogli czuć się bezpiecznie, nie tylko gdy chodzi o zagrożenie zewnętrzne, przez wojnę, przez różne zamieszki, ale też to bezpieczeństwo socjalne, żeby każdy Polak miał i prawo do tego, i miałby warunki, aby mógł spokojnie, w bezpieczeństwie się rozwijać i w bezpieczeństwie pracować na swoje utrzymanie. Witam serdecznie tu zebranych. Witam władze powiatu i miasta na czele z panem starostą i panem burmistrzem. Witam wszystkich, czy może też poczty sztandarowe. Witam gości, witam harcerzy, orkiestrę, wszystkich zebranych i zapraszam do wspólnej, szczerej modlitwy. I to się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech mógł to sprawi, abyś była wywyższona na wieki.